No i ruszyliśmy z Krakowa Płaszowa w kierunku Krakowa Głównego. Czterotorową linią właśnie niedawno oddano, tydzień temu. Patrzymy, jak tutaj to wygląda wszystko ładnie. Tu jest nowy posterunek, dyżurny ruch peronowy, nowo wybudowany, tam jest nowa nastawnia, LCS, czyli lokalne centrum sterowania, infrastruktura krytyczna tak zwana. O, i zjeżdżamy na inny tor jakiś, czy coś takiego. Tam widzimy tory w kierunku Krakowa Bonarki. Była dwutorowa linia i zrobiono jednotorową teraz. Tam widzimy też estakady Kraków Zabłocie, Kraków Podgórze. Który na który tor jedziemy tu dalej? Linia czterotorowa, ale jedziemy tu środkowym torem, jednym z tych środkowych torów. Nie. Czy nie? Zbliżamy się do stacji Kraków Zabłocie. O, i mija nas tutaj pociąg w kierunku Tarnowa. I przystanek Kraków Zabłocie. Jesteśmy na tym jednym ze środkowych torów. Zetkniemy to. Kraków Zabłocie. Tam jest jeszcze jeden tor właśnie, w którym nie jedzie. Teraz nowe mosty na Wiśle właśnie. Ostatnio też oddany ostatni most. Tu są dwa tory. I tutaj jeden tam za nami. Następny postój na stacji. Next station. Kraków Główny. Nie dotykaj tu nic. Stacja do wyruchu. O, właśnie sam pociąg jedzie, też przejechał. A tutaj maszyna jeszcze pracuje. Także zgłoszono, że tory otwarte, a jeszcze roboty trwają. Czyli nie jest to tak całkowicie wszystko prawda, co podali. Tu jest jeszcze nowy przystanek Kraków Grzegórzki właśnie.
Tutaj jest nowy wiadukt, znaczy zrekonstruowany jest. Tak, to właśnie wjeżdżamy do stacji Kraków Główny. Zbliżamy się do stacji końcowej. Proszę przygotować się do wyjścia oraz sprawdzić, czy zabrali Państwo swój bagaż. Dziękujemy za wspólną podróż oraz za skorzystanie z usług województwa małopolskiego. Weźże zostaw to. Maja, bo pan cię przyczy. Stary budynek dworca. Obecnie tam w większości jest puste, tam dopiero zaczyna. Pogotowie stoi na peronie. No i tak to właśnie tutaj to wygląda wszystko. Wjeżdżamy do peronu. Tam pociągi stoją jeszcze następne. I tyle na razie. Pendolino stoi nawet. Wszystko musi stać. Tyle na razie.